Komisja morska przy rządzie, w Sejmie czy Senacie nie jest niczym nowym. Już w przeszłości, nawet w czasach PRL-u, takie spotkania ludzi zainteresowanych gospodarką morską miały miejsce. Nie mam z tamtego okresu dobrych wspomnień, gdyż będąc na takiej komisji morskiej, zostałem zaatakowany przez pewną posłankę, członka komisji, która zrobiła ze mnie tyrana i kapitalistycznego krwiopijcę, gdyż dowiedziała się, że zatrudniam załogę w soboty, niedzielę, po południu i w nocy. Nie mogła ta pani zrozumieć, że ci ludzie nie pójdą po pracy do domu, do żony i dzieci i że statek to 24-godzinna służba. To przypomnienie na tyle jest ważkie, że uzmysławia, jak często o ważnych rzeczach dla pewnych dziedzin gospodarki dyskutują i o zgrozo często decydują ludzie, którzy o przedmiocie dyskusji nie mają żadnego pojęcia. Byłem ciekaw, jak w dzisiejszych czasach podchodzi się w Polsce do spraw morza i korzystając z zaproszenia pojechałem wraz z innymi kapitanami, aby konferencji na morskie i rzeczne tematy się przyjrzeć i jej posłuchać. W związku z 90. rocznicą powrotu Polski nad Bałtyk, Senat Rzeczpospolitej, Liga Morska i Rzeczna, Polskie Towarzystwo Historyczne i Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu zorganizowały konferencję pod ogólnym hasłem Morze Bałtyckie – Rzeki – Szansą Rozwoju Polski. Konferencję prowadził senator Piotr Łukasz Andrzejewski, który też wygłosił pierwszy referat o historii powrotu Polski nad Bałtyk. Niewątpliwie historia naszej morskości jest ważna i ma istotne znaczenie dla miejsca Polski na morzu dzisiaj. Ale tak ja, jak i moi koledzy kapitanowie ze Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej, którzy są naturalnym i statutowym nośnikiem historii Polski morskiej, jak i tradycji z morzem związanych, uważamy, że teraźniejszość i przyszłość winna być głównym tematem naszych obrad i działań. Chcielibyśmy, aby ślad tej konferencji był trwały i promieniował bakcylem M ku decydentom, którzy wciąż zapominają o znanym powiedzeniu: ląd żywi, ale może bogaci. Wszyscy referenci starali się w interesujący sposób przedstawić swoje tematy, ilustrując zagadnienia na ekranie wizualnym. Z przyjemnością wysłuchaliśmy wystąpienia pani minister, kapitana żeglugi wielkiej, członka Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej, Anny Wypych-Namiotko. Z dużym zainteresowaniem zostało odebrane wystąpienie dyrektora Centralnego Muzeum Morskiego, doktora inżyniera Jerzego Litwina, który zwrócił uwagę na wielkie znaczenie powiązania historii morskości Polski z edukacją morską Polaków. Uczestnicy mogli zapoznać się nie tylko z historią Polski morskiej i rzecznej, ale i z sytuacją aktualną na wielu polach działalności muzealnej związanej z morzem i rzekami. Wacław Kowalski, wiceprezes Ligi Morskiej i Rzecznej, w swoim wystąpieniu podkreślił między innymi dużą rolę Ligi w kształtowaniu promorskiej postawy młodzieży, tak potrzebnej przyszłej gospodarce morskiej. Z wielką przyjemnością zebrani wysłuchali wspomnień o inżynierze Eugeniuszu Kwiatkowskim, patronie aktualnej konferencji i Polski morskiej. O swoim dziadku opowiadała pani dr Julita Maciejewicz-Ryś. Do dyskusji włączyli się kapitanowie ze Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej. Stowarzyszenia, które w swojej działalności statutowej ma morską propagandę i wspomaganie swoim doświadczeniem i wiedzą gospodarki morskiej w szerokim zakresie. Kapitan Żeglugi Wielkiej Marek Marzec starał się wykazać znaczenie dla wizerunku Polski morskiej, promowania Polski poprzez udział naszych żaglowców, a w szczególności daru młodzieży w międzynarodowych wystawach typu Expo czy innych morskich światowych imprezach. Wychowanie młodzieży pod żaglami
jest niewątpliwie najlepszą, sprawdzoną szkołą charakteru. Kapitan żeglugi wielkiej, Tomasz Sobieszczański, zwrócił uwagę na konieczność aktywizacji stowarzyszeń pozarządowych w dziele propagandy morskiej wśród młodzieży, która poprzez polskie morskie uczelnie w naturalny sposób jest zapleczem naszej morskiej gospodarki. Podkreślił jednocześnie olbrzymie znaczenie ogólnie pojętej kultury morskiej i żeglarstwa, które jest pierwszym krokiem ku morzu. Skromność czasu nie pozwoliła dyskutantom na szersze rozwinięcie swoich argumentów. Były to raczej sygnały i hasła do dalszej dyskusji, ale wypowiedziane z nadzieją zauważenia problemu przez decydentów i twórców polityki morskiej. Zebrano pierwsze postulaty i sugestie dla prac nowej komisji. Konferencja wyszła poza zaplanowane ramy czasowe, ale mam nadzieję, że wyszło to jej tylko na korzyść. Podjęto uchwałę powołującą Komisję Morską i Rzeczną Organizacji Pozarządowej. Przewodniczący nowo powstałej komisji został wicepremier Sligi Morskiej i Rzecznej Wacław Kowalski. Końcowym akcentem warszawskiego spotkania było wręczenie okolicznościowych medali za ślubin Polski z morzem wszystkim referentom. Medale wręczał dyrektor GUM, prezes Ligi Morskiej i Rzecznej, przewodniczący Rady Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej, kapitan żeglugi wielkiej Andrzej Królikowski. Mamy nadzieję, że warszawska konferencja morska jest jakimś krokiem ku określeniu polityki morskiej państwa i że przedstawiciele nowo powstałej komisji będą uczestnikami procesów legislacyjnych ustaw związanych z gospodarką, edukacją i kulturą morską. Jako ważni konsultanci merytoryczni dla rządu, Sejmu i Senatu.